Halo, 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 hej. Witam, witam. Słuchajcie, słuchajcie. Przychodzę do Was z bardzo użytecznym trikiem, który pomoże Wam troszkę pomóc w tych zleceniach ochrony, jeżeli ktoś farmi sobie do 200. Mianowicie, wiadomo, po zakończeniu zlecenia mamy pas. Musimy zwyczajnie odczekać. Jednakże jest na to sposób, żeby go przeminąć. Jest to bodajże właśnie 5 minut, ale jest naprawdę bardzo, bardzo łatwy sposób, aby go pominąć. Prawda, nie zawsze się udaje, ale mimo wszystko można spróbować to zrobić. Jako, że to jest dosyć krótki czas, no to no można jakby zwyczajnie spróbować. Ale wiecie, zawsze to trochę przyspieszy proces, aby robić to. Bo wiadomo, te zlecenia ochrony nie są aż takie długie. Co to za sposób? Jak w takim razie odpalić misję bez cooldownu? Zwyczajnie, odpalamy sobie nasz telefon, wjeżdżamy na sam dół i dzwonimy do Franklina. Gdy dzwonimy do Franklina, spamujemy. Zwyczajnie. I niestety w tym wypadku akurat mi nie wyszło. Chodzi o to, aby właśnie spamować, aby właśnie mieć możliwość załadowania tej misji. Albo wiecie, jakimś, nie wiem, X-em czy A, trzeba generalnie sobie spamować. Jednakże prawdopodobnie jak odpaliłem ten komputer, już mi to nie zadziałało, ale i tak wam to pokażę, że to oczywiście działa, więc pójdę do komputera i sobie wybiorę jakąś misję, zwyczajnie już zaczekam do końca. Prawdopodobnie ładując ten komputer, jakby już gra wie, że trzeba odczekać czas. Bo to jest dosyć głupie, ale prawdopodobnie tak to wygląda, że gra już wie, że trzeba odczekać jakiś czas i pewnie dlatego ten sposób, no, nie zadziałał. Więc wybiorę sobie jakąś z tych misji. Zobaczmy tylko, co tutaj mamy do wyboru ciekawego. Ogólnie dlaczego jest warto to robić? Po pierwsze, to jest premia razy dwa na to wszystkie, na te zlecenia ochrony. A kolejna sprawa, trzeba dobić do 200, aby mieć pasywny biznes tutaj. Ja już zrobiłem prawie, że 30, więc dobry wynik, dobry wynik, dobrze mi idzie. Jeszcze daleko do 200, ale raczej, kurde, wątpię, że do końca tego eventu dobiję do 200, ale zawsze coś będzie, zawsze coś. Akurat jest tutaj fajne, więc sobie zaczekam chwilę, aż będę mógł odzyskać te kosztowności. Dobra, tequilalala. Także fajne miejsce się wylosowało. Ogólnie mówię, najlepsza misja, jaka by nam się wylosowała, no to zawsze to będzie właśnie odzyskanie kosztowności. Jest to naprawdę spoko misja, dodatkowo, że jeszcze jest szansa, że ta misja wylosuje się z właśnie plusem, czyli za taką misję dostaniemy na takiej premii, podkreślam, nie aż, jest szansa na 200, znaczy na 200, 130 tysięcy, a my naprawdę tę misję zrobimy do 5 minut, nie? Tutaj będzie prosty szpil, nie? Ja już nawet zacząłem dosłownie masterować praktycznie to podejście tutaj. Jak ich tutaj ściągać, żeby to w ogóle naprawdę miało sens? Więc patrzcie, tu robię pyk, pyk, kurde. Jeden mi zwiał gdzieś. No to jak nie jestem w stanie go ściągnąć, no to trudno. Do dołu go ściągniemy. Nie. Dobra, dostaję. Tutaj też kolejnego pościągamy. Czekamy sobie kodu do sejfu, gdzie on się, kurde, znajduje. O, tutaj mamy. Dobra, no to bierzemy. I do góry w takim razie. O nie, pyk. I już po problemie. Pyk, gościa następnego. Bardzo dobrze. Dobra, wsiadamy szybko na motor. I odjeżdżamy w takim razie prosto, jednym krokiem do agencji. I w sumie na tym właśnie polega misja z odzyskaniem, nie? Jest naprawdę bardzo, bardzo szybka, bardzo łatwa. Najlepiej, żeby się zawsze ta losowała. Jednakże właśnie dzwoniąc do Franklina, on daje nam losowe zlecenie. Co za tym idzie, no jest troszeczkę gorzej z tym. Ale liczy się bardziej to w tym sposobie, że możemy taką misję właśnie odpalić bez cooldownu. Jakby to jest jakby główna rzecz w tym, że to wszystko odpalamy bez cooldownu, więc co nam już tam dano, to nam danie. Jest tym wszystkim najważniejsze. Także znowu wracamy sobie na dół, wychodzimy i dzwonimy do niego. Bo nie zawsze to działa, ale tak jak to jest, to można sobie zawsze spróbować, więc bierzemy, dzwonimy do niego i spamujemy X-em, A, Enterem, czymkolwiek tam macie. Patrzcie. Pyk. Misja odpalana. Co prawda najgorsza, jaka może być, ale co jest ważne, pominęliśmy 5-minutowy cooldown. Tym samym, no, oczywiście trafiamy, no, w chyba to, co jest najlepsze jakby w tych misjach, czyli zwyczajnie możemy je zacząć od samego początku i farmić do 200 jakoś szybciej niż, nie wiem, 6-7 misji na godzinę, tylko może zwiększyć tempo nawet i dwukrotnie. Robić 12-14 misji na godzinę. Że nie wiem, czemu te misje w ogóle są na cooldownie, od tego trzeba zacząć. A co ten cooldown? Po co on w ogóle został? Ale lecimy jakby na pełnej zwyczajnie, jak najszybciej, jak się tylko i wyłącznie da. Jako, że wylasowała się praktycznie najgorsza misja, też polecam do tego wziąć sobie jeden z najgorszych pojazdów, jaki mógłby być chyba, czyli mobilne centrum operacyjne. Niby to nie jest jakiś dobry pojazd,
też trzeba wziąć pod uwagę. Nie jest to jakiś mega dobry, ale chodzi o to w tym pojeździe, że on jest bardzo pancerny, więc to jest właśnie jego jakby największy plus. Do tego w misjach ochrony liczy się to, ile potencjalnie takich jakby no rzeczy, które są tych właśnie, no tych aktywów, które udało nam się obronić, rzeczywiście jakby zostały obronione. Jest jakby zależne od tego cała wypłata tego, więc jeżeli weźmiemy sobie takiego właśnie MCO, to że jesteśmy przez niego bardzo mocno odporni, możemy zwyczajnie, wiecie, trochę zasłonić chociaż jednego, dwa i pójść sobie wawka, nie? Zwyczajnie. Jak tak, no to nawet nie dadzą rady go zniszczyć, no bo będą walili cały czas w MCO, nic nie wybuchnie. No, co za tym idzie, robi się spirala, że tego nie zniszczą, więc pójdziemy na awkę, może i tak mniej zarobimy, ale przynajmniej cokolwiek dostaniemy, nie? Jakby to jest jakby najważniejsze w tym wszystkim. Jakże w tym samym też triku, żeby sobie tak odpalać. Da radę odpalać, to można z tego korzystać. Ale też mnie zastanawia, czy misji na telefon tak samo by dało radę zrobić, że wiecie, spamić tam, nie wiem, AX-a i zwyczajnie szybko zejść w dół. Prawdopodobnie tak, tylko że pewno jest to o wiele trudniejsze. A pewno prościej jest wyłączyć grę i na nowo włączyć. Ale w ogóle nie mówiąc, czy to się w ogóle szczerze opłaca, właśnie to jest drugie zasadnicze pytanie, czy to się w ogóle opłaca? Ale czy to się opłaca w ogóle? Na przykład tutaj nam zepsuli beczkę. Co prawda nikogo tu nie było, tylko to, żeby grę nas pośpieszyła, no to tak to się wydarzyło. I patrzcie, ja sobie na przykład biorę, robię coś takiego i w sumie mogę iść awka, bo raczej jej nie zniszczę. Ze sobie zaczekam te 6 minut i zobaczymy, czy coś tu się wydarzy. Same boty sobie tutaj poradzą. A i też, co jest bardzo istotne, my zwyczajnie nie dostajemy żadnego expo, pijąc ich tak na sesji, zamiast właśnie w tych, jak bylibyśmy na misji. Więc idąc też dalej, szansa, że cokolwiek tu się wydarzy, to też jest taka, no, to można by nazwać taka trochę, no wiesz. Ale to w ogóle próbuję jakoś pochronić te beczki. Zwyczajnie no sobą, nie? No bo niczym innym. Teraz będziemy się za bardzo i beczkę rozwaliłem. To jest w ogóle możliwe? Od tego trzeba by zacząć. Tak się da? To się da, na to wychodzi. Skoro coś takiego zrobiłem. Parę razy pozakręcam i jakoś to będzie. Pyk. Jeden, drugi, trzeci. Tak jest to chyba w miarę chronione, także chyba nikt tutaj nie wejdzie. Więc te dwie beczki będą dobrze chronione, więc można iść na awkę. Dobra, widzę, że już się powoli koniec tutaj zbliża. Także możemy coś tutaj zacząć już działać. Zdobywamy, o matko, ile? Nie wiadomo, ile dostaliśmy za te beczki, ale myślę, że stosunkowo niewiele za 4, bo tylko 4 przetrwały. Teraz co robimy w tym momencie? Znowu wyciągamy telefon, znowu dzwonimy do Franklina i znowu spamujemy tam X, A, Enter, cokolwiek, nie? Ale niestety tym razem mi się nie udało. Musiałbym po prostu wrócić do agencji i znowu wybrać sobie najlepiej jakąś misję. Ale jak widzicie, sposób z tym Enterem A albo tam X-em działa. Za tym idzie, no, taki oto prosty sposób idzie pominąć cooldown na tę misję i przyspieszyć sobie proces do farmienia do 200 misji, aby mieć pasywny dochód właśnie z tego oto miejsca. W sumie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.